Jak wygląda Forza Motorsport 7 na Xbox One X? Gra dedykowana, można powiedzieć, dla tej konsoli. Gra, która jest zrobiona dla tej konsoli. Kurde, co ja mam tu za auto? Poważnie? Czyli co, w Forzie Motorsport 7 mamy wciół samochodów. Co to w ogóle jest? M3 FE? What the? Ja nie mam na to hajsu, nawet nie mogę tego kupić, bo mam nieodblokowane te fury. Ale samochodów jest tu bardzo dużo. Wybierzmy sobie jakiegoś open wheela. Czy ja? Nie wiem, ale tu chyba mamy 60 FPS-ów. Na razie tak w menu ciężko poznać. Kurde, to są jakieś stare samochody, pewnie będzie się nimi ciężko jeździło, jak to w Forzach. Co my tu mamy? Czy ja muszę to kupować? Jest McLaren 66 roku, Jezus, ja mnie to wtedy... Ach... Co my tu ma? Ferrari. Kurde, poznałem, że to Ferrari. Tak wygląda troszeczkę jak Ferrari, jest czerwone. Honda. Które mi się najbardziej podoba? Czy tu masz, co ma się mi podobać, czy też nie? Ej, Ferrari mi się bardzo podoba. A nie wiem, co tutaj wybrać, naprawdę. No dobra, weźmy sobie Ferrarkę. Możemy sobie pobrać jakiś projekt. Już są tworzone. Przez innych graczy chyba. Tak to wygląda przynajmniej. Mamy stałe 60 FPS-ów. Grę mam odpaloną, nie wiem, w sumie czy w 4K, bo tutaj rozdzielczości chyba zmienić nie możemy na konsoli, to w końcu konsola. I tak byście powiedzieli, wow, 60 FPS-ów na konsoli, wow, łeb urywa. Ale kurczę, no... Spadła ode mnie. Właśnie w tych open wheelach mi się nigdy nie podobało to, że możemy się od tymi kołami zahaczać. Kurczę, ktoś mnie może w ten sposób rozwalić bardzo łatwo. Zdestabilizować mi furę. Ach. Dobra, ja się na razie będę trzymał gdzieś tam z tyłu, bo jestem słaby. Strasznie. Ciężko mi się utrzymać na torze. Ja to bym jak w Forzie Horizon już gdzieś tam poleciał na wprost. Dobra, jedziemy. O czym to ja mówię? Aha, 60 FPS-ów, no. Ale ta gra dookoła tutaj nie ma żadnych szczegółów. Tutaj jest tylko ta trasa. I podejrzewam, że za tymi drzewami, które tu widzimy po lewej stronie, jest totalnie pusto, jest jakaś biała przestrzeń, nic tam nie ma. To jest tak specjalnie pozakrywane. To jest... Nie ma tutaj szczegółów, które, przy których ta konsola mogłaby się spocić. I dlatego tutaj mamy te stałe 60 FPS-ów i teoretycznie moglibyśmy odpalić tę grę w 4K, tak? Wszyscy się tam jarają, że... O, Xbox One X, konsola, odpalimy 60 FPS-ów, 4K w każdej grze. Nie, co ty? Gdybyś mógł odpalić w każdej grze, to byś musiał wydać na PC-ta powiedzmy 8000 złotych, żeby mieć 4K, takie prawdziwe 4K i 60 FPS-ów w każdej grze. To jest niewykonalne na sprzęcie, który kosztuje tyle co Xbox One X, no. Musicie się z tym liczyć przed kupnem. Ale posiadając Xbox One X, ja liczę, że na przykład starsze tytuły albo gry, które nie są jakby bardzo, bardzo wymagające, powiedzmy taka Forza Horizon 2, że będziemy mogli ją odpalić w Full HD, ale w 60 FPS-ach. Tak samo Forza Horizon 3. Chciałbym ją odpalić w Full HD, ale w 60 FPS-ach. Jeżdżę jak połamaniec, dlatego że mam wszystkie wspomagacze powyłączane. Jest mi ciężko, bo Motorsport jest troszeczkę inną grą niż Horizon. I tutaj mamy troszeczkę bardziej symulacyjny sposób prowadzenia samochodu. Nie ma wciskania gazu do końca. I hamowaniu na pałę, przed, czy nawet na zakręcie. Tutaj trzeba naprawdę mieć niezłe wyczucie. Zwłaszcza, że gram na padzie. I jest to dla mnie bardzo ciężkie, jak obecnie jadę sobie. Nie wiem, czy powinienem z tymi wspomagaczami... Myślę, że kontrola stabilności toru jazdy by się przydała. Ale wow, udało się kogoś nam wyprzedzić, więc... Nieźle. Nie, ja myślę, że powinienem pojeździć gdzieś tak z... Kurde, ja myślałem, że tu jest 24 okrążenia, mam 21 miejsce po prostu. Dammit. Mamy na szczęście tylko 3 okrążenia, także mega, mega się cieszę. Nie lubię, jak w grach wyścigowych, zwłaszcza torowych, mamy do zrobienia 60 okrążeń, powiedzmy. Wyobrażacie sobie na takiej trasie, na takim wyścigu zrobić 60 okrążeń? Okej, są różne zawody, tak? Jeszcze może z jakimś tam znajomym po 4 piwach można, powiedzmy, ale samemu...
Albo zrobić jakiegoś challenge'a na live'ie, powiedzmy na 300 tysięcy subów zrobić ten, zrobić special. Jadę 60 okrążeń na jednym z wyścigów w Fordzie Motorsport 7. Życzę mi powodzenia, Lucek. Jak zrobię, ma być 300 tysięcy. Godzina 5 rano, kończę. Jest 64 okrążenie. Zostałem 4 razy zdublowany przez ostatniego zawodnika, ale zrobiłem 64 okrążenia. Tak by to wyglądało mniej więcej. Nie no, jest ciężko, ale myślę, że kamera z kokpitu mogłaby być bardziej pomocna dla mnie. Może nie tylko. O, taka kamera mogłaby być lepsza dla mnie. Bo jaką tu jeszcze mamy? O, jeszcze mam taką. O, się, to w ogóle masakra. Ja nie mam wyczucia do tych aut. Jezus Maria. Mogłem, nie wiem, mogłem coś tam potuningować, ale to... Zanim zacznę coś tutaj, to za, nie wiem, z tymi samochodami się bawić bardziej, jakoś się tam tuningować i tak dalej, to muszę dłużej pograć, dłużej pojeździć. To jest mój drugi wyścig, więc nie patrzcie tak na mnie krzywo. W Forzie Horizon znacznie lepiej mi szło, a tutaj jest ciężko. Naprawdę, to jest gra dla hardkorowców. To jest taki CS wśród strzelanek. Tak, ja tu driftem wchodzę. Są stare open wheel, to jest w ogóle stare pojazdy w Forzach zawsze dupy się prowadzą, ciężko. I co, ukończyłem, no. Co z tego, że 24 miejsce. Udało się. No, ale startujemy następny wyścig. Teraz się postaram, bardziej postarać. Pojadę na maksymalnych swoich możliwościach, więc postaram się nie odzywać za wiele, a więcej skupić na jeździe. Kurde, jest bardzo ciężko, ale zauważyłem też taki, nie wiem czy to jest minus, czy o co tutaj chodzi, przede wszystkim mój samochód jest jakiś bardzo nadsterowny na deszczu, ciężko mi było go opanować, jechać w prostej linii, krótko mówiąc, ale zauważyłem, że na przykład jadę sobie prostą drogą, jakiś gościu wyjeżdża z zakrętu prosto na mnie, taranuje mnie, z nim się nic nie dzieje, a mi samochód destabilizuje strasznie. Oczywiście gram teraz z graczami komputerowymi, ale jest bardzo ciężko i ciężko mi było tutaj ogarnąć jakąś ciekawą pozycję. Trzeba przyznać, że ta gra jest to gra dla hardkorowców. Zrobię z niej live'a i będę sobie ćwiczył razem z wami. Może pogramy coś na multiku, bo tutaj możemy sobie grać cross-platformowo, czyli osoby, które mają Xboxa i Forza Motorsport 7 mogą grać razem ze mną, jeśli gram na przykład na PC-cie. Ale ja chyba będę grał sobie na konsoli, bo to dla mnie zresztą nie ma żadnego znaczenia, tak jakbyśmy grali na PC-cie w sumie. A konsola jest chyba cichsza od mojego PC-ta. No, więc myślę, że sobie odpalę tą grę na konsoli, będziemy sobie razem grali gdzieś na multiku. Jeśli ktoś oczywiście ma tę grę, ale myślę, że jest to na tyle popularna gra, że tam parę osób wśród moich widzów się znajdzie, co tę grę posiadają. Dobra, kontynuuj. Jakieś tam nagrody dostałem różne. Nie skończyłem tych open wheelsów, ale jest ciężko. Mogę sobie wybrać też inną klasę i spróbować w tej innej klasie, ale jest mega ciężko. Będę musiał sobie na pewno jakieś wspomagacze powłączać.
Coś tutaj jeszcze popróbuję, bo w sumie nie mieliśmy teraz jakoś. To jest kariera i nie miałem jakoś super dużo okrążeń na tych wyścigach, co mnie zawsze denerwowało w grach wyścigowych. Teraz tak, samochody. Tutaj mam jakiś mój garaż. W moim garażu mam na przykład Ferrari. Mam 3 Lotusy. Nie wiem czemu, ale kupiłem 3 Lotusy. Czy można je jakoś sprzedać? Nie wiem. Dobra, dajmy sobie z tym spokój. Ja jeszcze sobie pobawię, jeszcze się pobawię tą konsolą, jeśli chodzi właśnie o ustawienia. Może da się niektóre gry w 60 FPS-ach odpalić, ale nie wiem. No jak na razie jakby do tego nie doszedłem. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Co tu mamy? Kontroler? Węgłoneczny, wibracje. Zapraszam was na kolejny. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.